Cześć i czołem wszystkim słuchaczom Radio Sygnały. To jest piątek, czyli jedno z bardziej ciekawszych dni w naszym jarmarku, ponieważ co piątek mamy występ. Dzisiejszy występ będzie prosto z Katowic, ponieważ przyjechał do nas DJ Not Me. Cześć, Martin. Siemka, witam. I dzisiaj porozmawiamy sobie o muzyce, natomiast nie będę sama oczywiście z Martinem rozmawiać, bo moim kolegą tutaj, pomocnikiem wiernym będzie Maciek. Cześć. Dobra. Martin, byłeś tutaj u nas w tym roku jeszcze, w styczniu. Dokładnie. Pamiętasz, jakoś, tak. Pamiętam. Też sobie grywałeś tutaj. I ogólnie jak twoje samopoczucie? Jak się czujesz? Wszystko jest okej? A powiem ci, że bardzo fajnie. Fajnie sobie dzisiaj tutaj przejechać do Opola. I ogólnie dosyć dobrze się czuję. To jest taki szczęśliwy okres w tym roku. Szczególnie ta końcówka grudnia, więc dziękuję. Jest bardzo fajnie. A powiedz, co się zmieniło odkąd tutaj byłeś ostatni raz, od stycznia? Oj, bardzo dużo się zmieniło. Może zacznijmy od tego, że moja działalność muzyczna rzeczywiście zaliczyła spory wzrost, a konkretnie podpisałem parę naprawdę dużych kontraktów. W zeszłym roku chyba rozmawialiśmy o tym, że planuję tam kilka dużych wydań zaliczyć i że chcę bardziej ekspansywnie podchodzić teraz do swojej działalności muzycznej. No i o dziwo to wszystko się spełniło, można powiedzieć, ponieważ na ten moment wydawałem już wytwórni Diverge, która jest bardzo znana za granicą, ale właściwie te klucze programu, czyli moje wydania w Future House Music, jednej z największych wytwórni świata, oraz w Hexagonie, nadchodzą już wielkimi krokami. One rzeczywiście się pojawią za kilka tygodni. Projekt Not Me nadal zostaje w takiej formie G-house'owej, czy bardziej to chcesz ekspansować? No, rozszerzyć. Rozszerzyć. Ostatnio się nad tym sporo zastanawiałem. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ rzeczywiście dużo szedłem ostatnio bardzo w ten G-house i nawet tech-house. To będzie można usłyszeć w moim secie. Ale zaczęło się to jakoś z 2 miesiące temu, może 3, jakoś we wrześniu, gdzie pojawiła się okazja stworzenia utworu też dla jednej dużej wytwórni w kompletnie innym stylu. I podeszłem do tego, trochę na świeżo. Postanowiłem połączyć w jakimś stopniu nieco brzmienia tech-house'owe z future house'em, z takim komercyjnym graniem, bardzo przyjemnym, melodyjnym. No i powstał z tego numer, który moim zdaniem jest jeden z najciekawszych utworów, jakie stworzyłem, który również pojawi się w secie dzisiejszym i na pewno zauważycie go, ponieważ on się dosyć wyróżnia od pozostałych utworów, ale póki co na ten moment szukam wytwórni, z którą mógłbym się dogadać, by to wydać, ponieważ jest to coś ambitnego, coś świeżego moim zdaniem w muzyce. No a oprócz tego właśnie trochę się pozmieniało chociażby pod tym względem, że przygotowałem jeszcze parę utworów w innych gatunkach, kompletnie taka mieszanka, ponieważ pojawiał się future bass, bardziej radiowe brzmienia, więc od koloru do wyboru. Co z tego wyjdzie, tego nie mogę obiecać, ponieważ póki co pracujemy nad tym, by to podpisać, ale trochę mieszam. Chcę coś świeżego wprowadzić w swoje życie, ponieważ to z czasem się taką rutyną staje, gdy tworzę dzień w dzień to samo. No, właśnie chcieliśmy o to pytać, czy masz pod sobą jakieś mniejsze projekty, mniejsze bądź większe, albo może masz pomysł na zrealizowanie jakiegoś eksperymentalnego, nazwijmy to, projektu, czy jest raczej, że utrzymujesz konwencję Not Me i chcesz cały czas rozwijać jakby tylko ten projekt? Póki co Not Me, jako że został stworzony 2 lata temu, skupiam się głównie na nim, by go rozwinąć. Tam moja działalność to już nie tylko produkcje muzyczne i występy, ale też zaczynamy się zajmować inżynierią dźwięku, czyli miksem i masteringiem. I ogólnie zaczynam taki pakiet usług tworzyć pod swoim aliasem. Oprócz tego rzeczywiście zdarza się, że mam ochotę stworzyć coś innego. Jakiś czas temu przeszło mi tak przez myśl i
powoli się coraz bardziej o tym zastanawiam, czy nie stworzyć swojego subaliasu, który zajmowałby się robieniem hitów, że tak powiem. Totalnie taki miszmasz, czy tam radióweczki, czy może granie właśnie bardziej w stylu trap albo dubstep. Taka mieszanka, taki alias, który mógłby się bawić już totalnie wszystkim, co się tylko da, ale to póki co jest na fazie konceptu. Jasne. Czyli generalnie chodzi o to, że chciałbyś mieć jakby jeszcze drugie miejsce, gdzie mógłbyś pozostałe swoje kawałki, tak, inspirację móc wrzucić jakby, tak, w to miejsce. Rzeczywiście z czasem się jednak pojawia ten moment, gdy jeden alias potrafi być trochę ograniczający, bo jasne, zaczynają się pojawiać inne koncepcje, które już nie do końca do niego pasują. Tak, no rozumiem. No to jak już jesteśmy w temacie takiego miksowania, to może ja teraz wmiksuję jakby tą też fajną rzecz, która jest w naszym jarmarku, czyli właśnie konkursy i nagrody. I w dzisiejszym konkursie mamy do przekazania wam bon na 200 zł do studia tatuażu 13 w Opolu. Chcieliśmy zapytać tutaj Martina, czy on by chciał sobie zrobić jakiś tatuaż? Chciałbym, to prawda, ale mam taką jedną cechę. Mogą się teraz słuchacze śmiać, ale nienawidzę igieł. Nienawidzisz igieł? Naprawdę. A chcesz sobie... że tak powiem, podpiąć się pod to, ponieważ doskonale to rozumiem. Sam nie za bardzo przypadam za igłami, zatem u mnie też z tatuażami byłoby ciężko. Jeny, a takie zastrzyki to spoko, czy też nie? Zastrzyki tym bardziej. Dokładnie. Dobra, no to ostro tutaj widzę. Nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, że gdy ta igła się pojawia, to nagle się jej boję. Przecież ona wcale nie jest tak wielka, ale rzeczywiście to mnie powstrzymuje już tak od 3 albo 4 lat. Zabieram się za ten tatuaż, jakoś nie potrafię się za to zabrać. Mamy dla was takie pytanie konkursowe, taki konkurs, że Martin nie podzielił się teraz z nami, jaki chciałby zrobić sobie tatuaż, ale może to zrobi. Dlatego musicie słuchać naszej audycji, żeby wyhaczyć właśnie ten moment, kiedy Martin może odpowie, może nie, jaki chciałby sobie zrobić tatuaż, gdyby tak się wydarzyło, że przestałby się już bać igieł. Więc śledźcie nas tutaj. Ale teraz wracajmy jakby już do rozmowy z Martinem o tym, co robi. Na swoim Facebooku dodałeś post, że 2021 będzie twój. No, a to się już ta informacja pojawiła jakiś czas temu, więc to jest gruba akcja, która się szykuje. Zacznie się wszystko właśnie od tego wydania w Heksagonie. Mogą słuchacze z całą pewnością kojarzyć tą wytwórnię. Jest to wytwórnia Don Diablo, aktualnie chyba drugiego albo trzeciego najpopularniejszego DJ-a na całym świecie. Więc to jest absolutna czołówka. I zacznijmy właśnie od tego wydania na początku stycznia, a później się już pojawią kolejne duże wydania. Będzie ich znacznie mniej, bo w 2020 szedłem, można powiedzieć, na ilość. Może te utwory nie traciły na jakości przez to, ale rzeczywiście wypuszczając w ciągu 12 miesięcy prawie 16 utworów. Wydaje mi się, że to trochę dużo i może niektórym się trochę to nudzić. Dlatego na 2021 ta liczba zostanie znacznie zredukowana, ale to będą absolutne czołówki. Tylko największe wytwórnie świata mnie w tym momencie tutaj interesują i też będziemy tak celować. A do tego plan jest taki, by również rozwinąć nie tylko właśnie tą stronę muzyczną, ale też moje występy, może jakaś trasa. Na razie nie zdradzam za dużo jeszcze. No to czyli na razie jest to niespodzianką. Tak, ale to w takim razie zaprosimy cię jeszcze w przyszłym roku. To wtedy już się wszystkiego dowiemy. Powiedz nam, w dobie pandemii, jak ta obecna sytuacja wpływa na twoją twórczość? Kluby są pozamykane, festiwale się nie odbywają. I czy ten okres przerwy, nazwijmy to, wpływa raczej negatywnie, czy pozytywnie na twoją twórczość? Pozwala ci się dużo bardziej skupić na muzyce? Czy może brakuje ci wyjścia do ludzi z tym, co już udało ci się stworzyć na ten moment?
No z całą pewnością mam więcej czasu dla siebie, jednak teraz praktycznie jak jestem w swoim studiu, jestem zamknięty po 10-12 godzin dziennie i nie wychodzę, więc no, dużo powstaje utworów, bardzo dużo. Przypomniało mi się tak przy okazji, jest taki artysta Ghastly z USA, który od marca chyba do maja stworzył przez ten lockdown pierwszy chyba 40 utworów. Wow. To jest ojenie. No, więc rzeczywiście to artystom moim zdaniem pomaga, bo się zamknęli, ale no, nie możemy zapomnieć o jednej istotnej kwestii. Wszyscy bardzo dużo tracą pieniędzy. Nie ma nigdy występów, nie mamy jak zarabiać. Jedynie pozostaje nam opcja albo pójście do zwykłej pracy, klasycznie zarobkowo, albo działanie w sferze ghost producingu, gdzie, no, muszę przyznać, też działam, bo inaczej nie jestem w stanie zarabiać pieniędzy dla siebie. Jasne. Znaczy pozostaje jeszcze też opcja wrzucania kawałków na YouTube, ogólnie te serwisy streamingowe, z którymi też, z tego co się orientuję, można podpisać swego rodzaju kontrakty, na których też, też jakoś można, tak powiem, spieniężyć swoją tak, twórczość. Tak. No, Spotify przede wszystkim tak, tu rządzi. Nie lecą z tego duże pieniądze, no chyba, że wiadomo, robimy miliony. To jest najważniejszy warunek, że trzeba robić się miliony odtworzeń, no to też zarobisz z tego jakieś pieniądze. Tak, z drugiej strony jednak ten czas pozwala usprawnić swoją muzykę, ten czas zamknięcia, nazwijmy to, więc gdzieś to jest to jakaś opcja. Jeszcze się zastanawiałem właściwie przez to nad tym, czy ta pandemia rzeczywiście mi zaszkodziła, czy może mi pomogła, ponieważ trzeba wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie pandemia sprawiła, że wytwórnie stały się bardzo otwarte na eksperymentalne brzmienie. I się zastanawiam, czy byłbym w stanie podpisać te kontrakty, które aktualnie mam podpisane, gdyby tej pandemii nie było i gdyby wszystko normalnie się kręciło jak poprzednio. Czy jaka jest opcja, co się mogło zdarzyć, no to jest takie gdybanie, ale naprawdę po prostu staram się dziękować za to, jak to aktualnie mi się udało i liczyć, że będzie już tylko lepiej. No to liczymy. W tym roku wydałeś dwa takie duże kawałki. Jest nim Fake God i Ascent. I powiedz nam, czy jakby, co było twoją inspiracją do stworzenia tych kawałków? Utwór Ascent inspirował mnie element tego właśnie tak zwanego rave stabu, czyli ten dźwięk, który się właściwie przewija przez cały utwór, ten taki melodyjny. On pierwotnie jakoś mi się pojawił w utworze Stomper od Chrisa Lake i od tego momentu uznałem, że co jeśli by zrobić coś na ten wzór, ale żeby też nie skopiować, ponieważ bardzo nie lubię kopiować czyjejś twórczości. I właśnie po chyba 3 tygodniach pracy powstał właśnie utwór Ascent, który też udało się dosyć szybko podpisać i na ten moment wydaje mi się, że to jest chyba zdecydowanie top 3 największych moich wydań w 2020 roku. Z utworem Fake God to był wynik eksperymentu, gdzie bawiłem się nad sound designem i tworzyłem własne dźwięki od podstaw i tym sposobem stworzyłem ten taki jeden dźwięk, który się w dropie pojawia, ten jakby rozstrojony syntezator i od niego właściwie się cała podstawa utworu zaczęła. Również zajęło mi to około 2 tygodni, by go stworzyć. Z podpisaniem, trzeba przyznać, było trudniej. To jest specyficzny przypadek, gdzie już któryś raz mi się to zdarza, że utwór jest chwalony przez DJ i oceniany jako znakomity, gdzie chociażby Martin Horger grał go w najpopularniejszym radiu w USA, czyli Sirius XM. A wytwórnie bardzo niechętnie podchodziły do tego utworu i mówiły, że nie, dziękuję, jakoś nie jesteśmy zainteresowani i udało się w końcu dojść do porozumienia z brazylijską wytwórnią Master's Crew, gdzie moim zdaniem dotarł do sporego grona odbiorców.
No właśnie wyczytałam, że właśnie Fejgat został notowany w Beatport na 76. miejscu. Tak jest, tak jest. Całkiem dobrze się sprzedawał, więc to też jest kolejny dowód na to, że ten utwór jest dobry, ale nie został doceniony przez wszystkie wytwórnie. A też a propos właśnie tych osiągnięć. Ostatnio dostałeś się do plebiscytu do najlepszego DJ-a w Polsce. Serdeczne gratulacje z naszej strony. Dziękuję. Powiedz nam, jakby co było tym według ciebie największym krokiem, przepustką, powiedzmy, by dostać się do tego plebiscytu. Możesz nam o tym opowiedzieć, jak wygląda w ogóle proces dostania się do tego, czy to jakby jest na podstawie jakiejś popularności, czy właśnie czegoś konkretnego, jakiegoś konkretnego kawałku, który przebił się gdzieś dalej. Ogólnie pula DJ-ów w Polsce to jest pewnie kilka tysięcy osób. I na tej podstawie rzeczywiście teoretycznie każdy może o to miejsce w rankingu walczyć, ale kluczowym w tym głosowaniu jest fanbase. Muszą się liczyć fani, bo to właśnie oni wybierają swojego ulubionego DJ-a poprzez głosowanie i głównie ten fanbase jest istotny, a jednak budowa tej bazy odbiorców trwa dosyć długo, bo wpływają na to przede wszystkim wydania w wytwórniach, wpływają na to występy, wpływa na to właśnie pojawianie się w różnych miejscach, chociażby tutaj jak w radiu. I moja baza odbiorców to jest około 5-8 tysięcy osób. Więc tak póki co średnia wielkościowo, ale walczymy, mam nadzieję, że chociaż w top 50 jakby się udało znaleźć, to byłoby coś znakomitego. Na pewno wydaje mi się, że kluczowym momentem była informacja, gdy ogłosiłem wydanie w Hexagonie. Wtedy bardzo dużo osób rzeczywiście się mną zainteresowało. Jasne, czyli tutaj mamy jakby ten zaważający krok. Tak, tak. Zatem imponującym wynikiem tak czy inaczej jest fanbase, jaki podałeś. Także z tego miejsca byśmy chcieli tak czy inaczej zachęcić naszych słuchaczy do oddania głosu na Not Me. W plebiscycie Polish DJ Charts. Głosowanie zakończy się 15 grudnia. No i czas na głosowanie jest to 23:59. Jeżeli chcielibyście znaleźć link do głosowania, to jest on też na stronie Not Me w jednym z komentarzy, także tam też znajdziecie. Zapraszamy. Zostało niecałe 5 dni, więc gorąco zachęcamy. My już oddaliśmy głos, także teraz liczymy na waszą pomoc. Dobra, Martin, bo tak sobie gawędzimy. Powiedz nam, co zagrasz nam dzisiaj na koncercie? Co i zagram? Pamiętaj też, wiesz, żeby coś fajnego to było. Co zagram? Na pewno nowości, na pewno nadchodzące numery, które wyjdą w Future House Music w Hexagonie. Również się pojawi ta nowość eksperymentalna, o której wcześniej rozmawialiśmy. Oraz do tego sporo takich przyjemnych remiksów radiowych utworów na bardziej te house'owe brzmienie. Więc myślę, że przystępnie dla każdego słuchacza i mam nadzieję, że rzeczywiście słuchacze się ze mną zgodzą i będą zadowoleni. A jakieś świąteczne akcenty też usłyszymy, no skoro są święta? Tak, mam kilka fajnych dźwięków przygotowanych, sampli, typu dzwoneczki świąteczne, więc postaram się dotrzymać tutaj bardzo świątecznej atmosfery w tym jakże techhouse'owym miksie. Mam nadzieję, że wszyscy poczują atmosferę świąt. Też mamy taką nadzieję. Dokładnie. Czyli możemy też spodziewać się Fejgada oraz Ascenda, w secie na koncercie, czy? Możliwe, że zagram. Jeszcze nie rozstrzygłem i to zawsze sobie w playliście zostawiam kilka zapasowych utworów na wypadek, gdyby miało mi się coś zmienić i nagle bym chciał parę zmian dokonać. Jeszcze rozmawiałem z
poprzednio o naszym tatuażu. Myślę cały czas nad tym, jak zadałaś mi pytanie, jaki rzeczywiście chciałbym mieć tatuaż. Zastanawiałem się nad kilkoma rzeczami. Chociażby na początek takim subtelnym X-em. Można powiedzieć, że coś dobrego na start, bo jest to coś małego i mógłbym sprawdzić swoją wytrzymałość na igły. Choć oprócz tego jakiś czas temu miałem wizję, żeby ogólnie sobie rękaw cały zrobić, co też jest odważną decyzją, jak na osobę, która ma taki problem. Ale rzeczywiście ten X mi jakoś w głowie siedzi i jest to taki fajny element, subtelny bardzo. Może oprócz tego jakiś taki znak kreskowy, kod kreskowy z moimi danymi, na przykład grupa krwi i inne istotne informacje na temat mojej osoby. Wpadł mi ten pomysł do głowy, ponieważ gram w Cyberpunka aktualnie bardzo dużo i tam ludzie mają specyficzną modę, dużo interesujących właśnie elementów, gdzie te kody kreskowe często się pojawiają, więc tak mnie to zainspirowało. Właśnie tak a propos, już jak wspomniałeś Cyberpunka, czy mógłbyś nam powiedzieć tak pokrótce, jak spędzasz swój wolny czas poza tworzeniem muzyki? Od czwartku, od pierwszej w nocy gram w Cyberpunka. Jestem w stanie to zrozumieć. Na ten moment mam około 12 godzin przegrane. A jest piątek. No tak. Właśnie. Imponujący wynik, naprawdę. A ty, Macie, chciałbyś mieć jakiś tatuaż? Bo wiem, że nie masz. Tak, nie mam żadnego tatuażu. Kiedyś sobie myślałem nad jakimś tatuażem. Gdzieś może na barku, na klacie, że tak powiem. Ale raczej nie idę w kierunku tatuaży. Może kiedyś mi się coś odwiedzi, ale nie wiem. A ty, Niko? No ja bym sobie chciała zrobić, ale ja mam taki niski próg bólu, więc... No i pomijając to, że się boję igieł, więc nie lubię, jak mnie to boli. Ja się igieł nie boję, natomiast mam niski próg bólu, ale gdyby on mi się jakoś zwiększył na przykład, czy zmniejszył właśnie, no to bym sobie zrobiła takie małe serduszko. Wiesz, są jakieś miejsca, gdzie na pewno mniej boli. Chyba na kościach bardzo boli, ale nie jestem pewien. Na kościach, tak, więc żebra i żebra. Tak, to są miejsca, gdzie nie polecamy. Podobno na nadgarstku tutaj też boli, tak. Aha, czyli jednak dłonie odpadają. Czyli rękaw jednak, ajajaj. Dobrze, nasi słuchacze, mam nadzieję, że wyhaczyliście, co mówił Martin i jakie tatuaże chciałby sobie zrobić. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo was prosimy, żeby wszystkie odpowiedzi napisać pod postem z audycją i wtedy będziemy myśleć, co dalej z tym zrobić, ale spokojnie, będzie wszystko na bieżąco na Instagramie, na Facebooku wam przedstawiane. Przypomnijmy jeszcze, co jest nagrodą. Faktycznie, dobra, Macie, przypomnij, co jest nagrodą. Nagrodą jest bon do studia tatuażu 13 na 200 zł. Dokładnie tak jest. Dobra, nie przedłużając, bo nasz gość się po prostu już tutaj pali do zagrania swojego setu. Nie będziemy go zatrzymywać. Także zapraszamy was bardzo serdecznie na występ DJ-a Not Me. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Have me out like a light, hey, like a light. Like a light, like a light, out like a light, out like a light. I did have a Xan, 13 hours till I land. Happy. We'll be right back.
Listen like it's a scandal.
party and anthem. Put in work for the camera. Now they all got their hands up. Experience.
Merry Christmas! It's electric. 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 Electric.
Change my picture, smack my
I'm afraid of myself.
10%. You come with me? 10%. Need clarity? 10%. Low battery? 10%. Low battery? 10%. You come with me? 10%. Need clarity? 10%. Low battery? 10%. Low battery? 10%. You come with me? 10%. Need clarity? 10%. Low battery? 10%. Low battery? 10%. You come with me? 10%. Need clarity? 10%. Low battery? Low battery. Percent. 10%. Low battery. 10%. You come with me.